park w Konstancinie w tym roku żółty. Zresztą jest tutaj dużo dębów i klonów pospolitych i one z reguły są żółte. Wszystko żółte, wiele liści opadło, natomiast niesamowicie wyglądają gdzieniegdzie okazy klonu czerwonego. Po prostu jak rozświetlone płomienie. Uwielbiam ten gatunek. Jest to gatunek obcy z Ameryki Północnej, ale nie wykazuje jakiejś specjalnej inwazji. Nie widuje się za bardzo jego siewek nawet, więc wydaje mi się, że jest w miarę bezpieczny. Ostatnio coraz częściej go widzę w nasadzeniach. Jest to roślina, która właśnie świetnie uzupełnia kompozycje kolorystyczne jesienią. Rośnie szybko, zdrowo, duże drzewo. Trzeba pamiętać, że jest to drzewo duże, podobne rozmiarem do klonu srebrzystego, nawet większe niż klon pospolity, więc z takich pierwotnie siedlisk nadrzecznych. On bardzo silne kolory nadaje lasom amerykańskim i tam w Ameryce w ogóle drzewa przebarwiają się właśnie często bardziej na czerwono. Jest to przypuszczalnie wynik kombinacji tego, że klimatu, że tam po prostu jakoś ta jesień inaczej przebiega, inny przebieg wilgotności i temperatur. Jak kiedyś malarze z Ameryki przysyłali landszafty, krajobrazy, to po prostu w Europie nie wierzono, że takie kolory mogą się pojawiać. I tam w Ameryce właśnie są nawet miejsca, gdzie się po prostu jeździ oglądać kolorowe liście. Podobnie jest w Korei, gdzie na początku listopada, kiedy właśnie na czerwono przebarwiają się klony palmowe, to tam całe wycieczki po górach chodzą. U nas szkoda, nie ma takiego zwyczaju. Może trochę w Bieszczadach, gdzie właśnie o tej porze roku teraz mamy wyjątkowo piękne w tym roku miedziane buki. Jak było słońce, to na pewno były wielkie korki w Bieszczadach, bo wszyscy chcieli zobaczyć właśnie pomarańczowe buki. A te klony czerwone są spektakularne. Bardzo lubię takie rośliny, które mają zielone liście, normalne, nie są jakimiś odmianami, kultywarami czerwonolistnymi. Nie cierpię ich. Uważam, słuchajcie, że posiadanie drzew zarówno liściastych, jak i iglastych w lecie o barwach liści czy igieł żółtych, białobrzeżonych albo czerwonych jest to spory obciach. Jest to absolutnie w tej chwili niemodne, jak masz takie drzewa, to po prostu jest to obciach. Natomiast uważam, że powinno się celebrować taką zmienność sezonową. Potrafią to robić Azjaci, Japończycy, Koreańczycy, którzy właśnie zachwycają się tym mgnieniem jesieni, tym kilkudniowym, cudownym rozkwitem kolorów klonu czerwonego. To być może jest taki kultywar właśnie sunset, zachód słońca, który jeszcze silniej się przebarwia, ale mimo wszystko on ma zawsze takie tendencje. W parkach jest bardzo mało starych drzew tego gatunku, natomiast właśnie od kilku lat obserwuję, że pojawia się w parkach i nawet bardzo fajnie. A tu w innym miejscu wyłania się grupa trzech czerwonych klonów. No naprawdę gratuluję gospodarzom parku w Konstancinie, że sięgnęli po taki subtelny, piękny materiał. A tu mamy z bliska liście klonu czerwonego. Popatrzcie, że są mniejsze od liści naszego klonu, takie też mniej podzielone. Mają trzy klapy, ale te klapy są potem w miarę takie bez ostróg, trochę jak u jaworu, tylko taka jakby mniejsza wersja i węższa jaworu. Tutaj popatrzcie, dla porównania, po lewej klon czerwony i klon pospolity o szerszych liściach, bardziej żółtawo wybarwionych, z takimi wyraźnymi kilkoma czy kilkunastoma nawet ostrogami. A tutaj trzy klapy i takie tylko lekkie ząbkowanie. Tu w tym parku nie widzę jaworu, więc nie mogę porównać, ale jawor ma podobne bardzo liście, tylko szersze i większe. Udało mi się znaleźć jedno drzewo jaworowe w parku, więc teraz mogę porównać klon pospolity tutaj. Tu klon czerwony, a tutaj jawor. Klon czerwony ma liście podobne do jaworu, tylko że zwykle dużo mniejsze i takie troszkę bardziej wydłużone. I nie ma klon pospolity, natomiast ma bardziej takie właśnie ostrogi. Tutaj jest ich zwykle nawet kilkanaście i to jest charakterystyczne. Także jawor trochę jak
z kolorem czerwonym mają dużo wspólnego, ale właśnie różnią się i wielkością, i trochę tym, że kolor czerwony ma głównie takie trzy wyraziste klapy, a Jawor 5. I wszystkie są piękne oczywiście.